Siema, jestem Tritsus, my jesteśmy T-Squad i w dzisiejszym odcinku będziemy losować to, jaką pracę wykonuje przez cały dzień. Kto chce losować jako pierwszy? Ja! No to Jack Frost, zobaczymy, kogo wylosujesz. Będę wam robił solidne operacje. Ja chciałem być lekarzem, ale trudno. W zamian możesz drugi losować, Grzesiu. Nice. Zamian za co? Za to, że nie masz swojej roli. O! Ogrodnik! Nice! Ostatnio kopałeś dużo dołów, stary, to już masz doświadczenie. Tak jest. Grzesiu nagrywał, że jest zamknięty w trumnie. Wbijajcie na kanał Mr. G, jak chcecie zobaczyć. Ale zostawcie też łapkę i subskrybujcie kanał Tritsus, bo tutaj jest dużo ciekawych materiałów. Teraz ja mogę zalosować. Uwaga! O! Stand up, okej. Muszę się podszkolić troszeczkę. Zipek stand-uper, tak, to jest wielkopomna chwila, ponieważ Zipek dzisiaj opowie pierwszy śmieszny żart w historii. Ciekawe, jaki wilka będzie, w sumie nie zostało wiele. Właściwie to jeden. Taksówka! Nice. Ej, czyli wychodzi na to, że ja nie muszę losować, ale co jeszcze zostało? Kucharz! O nie, ja nie chciałem być kucharzem tylko i wyłącznie. Julka ogólnie niezbyt lubi prowadzić samochód, więc jeżeli chcesz, mogę się z tobą zamienić. Dobra, nie? No ja bardzo lubię gotować, więc sobie pasuje. Dobra. Dostałem telefon, musimy jechać na operację. Czy jest tu jakiś kierowca na sali? Ja włączam taryfę, przygotuj gotówę, by nie będzie tak. Jaką gotówę? Jestem lekarzem do szpitala, jasne! Masakra z tymi uberowcami, teraz nawet biegów rzucić nie potrafi. O Boże, na trójce! Pan ma tą operację, czy kto? Ja się naprawdę spieszę i... Panie lekarzu, operacja się udała. Pacjent nie żyje. To jak się udało? Wiesz, trzeba było najpierw zdać prawo jazdy, a potem iść na taksówkę. Żartuję, nie jestem uberowcem. Co? Że mój samochód niby wadliwy? Nie jestem uberowcem. Patrzcie na to, teraz klakson. Jak ci matkę będę operował, to nie skończę operacji, nie zszyję rany. Za moich czasów to samochody miały max 2 konie i to się nazywało bryczka. Wolniej, wolniej, aż tak nam się nie spieszy na operację. Ja mam takie pytanie, jak już musimy jechać i tak dalej, tak się spóźnia na tą operację, może ważna nie jest. Pan by opowiedział jakieś fajne teksty taksówkarskie, bo my was nie lubimy, a może by fajnie jesteście jednak. Czym się różni małpa od uberowca? No? Małpa rzuca gównem, a uberowiec jest gównem. No przynajmniej dobre. No. A mam pytanie, ile już naliczyło pieniędzy? Właśnie. Tak. Ooo, 1231. A nie, to godzina. Muszę patrzeć na przebieg. 195 tysięcy, panie. Jeszcze drugie tyle pojeździ. To jest nowy samochód. O, my złodziej Merolem. Złodzieju ty! Patrzcie, ja będę szybszy, ja będę szybszy. Czekaj! Czekaj ty! Patrzcie, skręca. Przestraszył się. Uczciwy człowiek tyle nie zarabia, nie? Nie, nie, nie. Pamiętajcie tylko, licznik włączony się nalicza, to druga strefa. Jak chcecie tanio, to idźcie do Ubera. To musimy szybko w takim razie zrobić te zakupy. No dawajcie, dawajcie. Ile zarabia mechanik? Ile? 4 koła. Chyba, że ktoś przyjedzie tirem. To 8. Wielki stolet, żeby strzelić, jeżeli kogoś zabije mój żart. Nie, nie jestem dzisiaj śmieszny. Dzisiaj mam najgorszy dzień, widzowie, żeby opowiadać żarty i żeby być w tym. Jak on się nazywa? Stand-uper? O, jaka to jest ciężka praca. A tak poza tym, to mam jeszcze dwie rzeczy, ale to zobaczycie później w odcinku. Przepraszam, ile u pana jest za kilometr? Co? Ile u pana jest za kilometr? Do domu mnie pan zawiezie? A która to strefa druga? No, no to w pierwszej złoty 50, w drugiej 7,50. To drogo trochę. Jak drogo? Jak chcesz tanio, to Uberem jedź. No to pojadę Uberem w sumie. To pan jedzie Uberem, ale ja pana potem nie będę u lekarza odwiedzał. Kupiłam tak, pastę z tuńczyka, ponieważ już wcześniej mówiłam, pracuję w bardzo drogiej restauracji, a tam używam naprawdę luksusowych produktów. I kupiłam ser. Ponieważ będę leśniowy. Robiła pierogi. Uważaj, żeby ktoś się nie zatruł. Będę robiła w domu pierogi i do tego deser. I te dwie rzeczy mi starczą. A pan to dawał na Woś ostatnio? Panie, żeby szpitale wesprzeć, no to zawsze dam. A co pan myśli o tych karetkach, co tak przejeżdżają na sygnale? O, to pogotowie myślą sobie, że co? Że jak mają większy samochód, to wszędzie mogą wjechać. Też se koguta postawię. Nie otworzę ci, złodzieju! Byłaś! Dobra, uciekamy! Gdzie po trawie? Wy nawet nie wiecie, gdzie się kostka kończy, bo tyle jest na... O! O! Zobaczcie! O! To tak ma być? Szyszki zbierać, wyrozrywać rośliny! Często pan jesteś zatrudniony, że to wszystko przestrzyca, nie my! Ja tutaj prowadzę samochód! Po pierwsze, nie jesteśmy na pan, po drugie, pan się bierz za to ze mną. To chwila śmiecia znajduje! To, że leczysz, zabieraj swoje śmieci do tego... O, kurde, mol, na tym świecie już się żyć nie da normalnie. To może chociaż mi humor poprawi ten śmieszek. Co? Kościu żart, to powiesz mi! Oj, to społeczeństwo się teraz do niczego nie nadaje. Nic nie robią! Patrzcie, ile mi roboty zostało. A, idę dalej. Panie, proszę mi pomóc.
pomóc rozłożyć. To mam brud, już pana uprosiłem. Zobacz pan, cały fartuch masz pan brud. Dobra, tam byleby do rany nie wleciało. Proszę uprzejmie, do rany przyłóż. Naciągnąć. Ja po pieleniu tu gram w bilarda, nie chcę, żeby tego, jest trochę sztywny. Mamy tutaj ciężki przypadek, dlatego że... Poczekajcie! Lekki, lekki przypadek. Stracił głowę. Niestety nie oddycha, trzeba zrobić reanimację. Jezus Maria, panie! Ty przynosisz głowę, ty przynosisz rzeczy do szycia. Jazda, jazda, nie mamy czasu! Panie, pan nie widział szwów? Panie, to nowoczesne jest dla mnie. Fantastyczne, poczekaj. To tutaj, tutaj. Czyś ty zgłupiał, lekarzu? A wziąłem coś jeszcze. Przecież to jest stand-uper, on jaja to robi, to nie jest jego głowa. Nie, nie, ma rację, ma rację. Zarobisz się, cieszy się na krazie. Mam coś jeszcze, co może się przydać. Tak? Dziękuję bardzo. A! Operujemy! Dobra, a to czym mam operować tak naprawdę? Chochla, łopata i węgiel. Dobra, mam już wszystko tak. Chwila, nie to najpierw. Pierwsze, narkoza. Okej, okay, zdecydowanie. Drugie. To już poczuję. Zasnął. Musi pan się orzeźwić, powietrze do pana. Orzeźwienie, powietrze. Matko jedyna! A się obudziłem teraz. O, właśnie. I trzecie, pacjent i tak nie przeżyje, więc do grobu. Proszę. To racja, poczekaj, tylko niech jest to dosyć nieporęcznie, niech se podtrzyma to wszystko. Nie żyje. Wbijamy go. Teraz idziemy do dołu go zakopać, chodźcie. Będziecie potrzebować tych zimnych nóżek? Nie. Mogę wykorzystać? Proszę rękę, może noga mi potrzebna, ale rękę proszę. Dobrze, to zrobię zimną rączkę. Szybki, prosty challenge o 100 zł. Kto trafi do celu? Panie, to jest ciało! Matko jedyna! Jest! Mówiłem, że mam doświadczenie. Panie, a co to za Titanic tam? Co to w ogóle jest, do cholery? A to jest paro statkiem piękny, z dziadkiem wypłynąłem. Dziadka. Ja gorszego nie widziałem po chówku nigdy! Ja tym na Mazury płynę. Zakopuj tego, wrzucaj pan, kładź się koło niego. A co rodzinie powiemy? Aleluja, 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 aleluja! Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj do przygotowania mam pierogi plus bonusowy deserek. Więc tak, do przygotowania pierogów będziemy potrzebować mąki, którą trzeba koniecznie przesiać. I właśnie to zrobimy. Po przesypanej mące, mąka, która została nam na palcach, trzeba ją teraz wytrzeć sobie o twarz, żeby każdy widział, że jesteśmy kucharzami. To jest najważniejsze. Proszę bardzo, a tu mamy ser pleśniowy, który przyda nam się do pierogów. Uważam, że to będzie najlepszy ser, jaki jedli. I też tuńczyka. Zastanawiacie się, dlaczego tuńczyka? Też nie wiem. Dodajemy teraz troszeczkę rodzynek, musli trzeba dać. Do tego można trochę więcej. A i oczywiście ryż. Cały w opakowaniu. Nie trzeba tego rozrywać, bo to jest jadalne, to się wszystko rozpuszcza. Gdyby nie było jadalne, myślę, żeby nie pakowali w takie opakowania. To ich zaskoczy. Dodam im troszeczkę ostrego sosu. To jest mój tajny składnik. Kończyłem zmianę ogólnie w pracy i miałem pomóc tutaj, jako pomoc kuchenna. Co pokroić, co wymasować? Tak. Może pomalować paznokcie po prostu. O, super, możesz pomalować. To ja zajmę się tym, tak. A pani kuchnią. To ja tutaj na boku sobie usiądę. Tak, chleb tostowy po to, najlepiej, żeby był suchy. Każdy lubi pierożki, które są tam, wiecie, troszeczkę chrupiące, jak mają jakieś tam skwareczki. No, my skwarek nie mamy. Myślę, że będzie tak samo dobre. I uwaga. No proszę bardzo, widzicie, jakie pierożki świeżutkie, pachnące. Bardzo bym prosiła mojego pomocnika o spróbowanie najlepszych pierogów na świecie. Brakuje czegoś, soli, pieprzu, coś... Matko jedyna. Nie powinno im brakować, bo są najlepsze pierogi. Zacny talent, przepyszne są. Teraz czas na deser. Więc do deserku, tak samo jak wcześniej do pierogów, będzie nam niezbędna mąka, którą też trzeba przesiać. Co ty robisz? Robię teraz deser. O, no w sam raz głodny o, jestem. Ale skoro jesteście, oj, mam dla was coś pysznego. Przygotowałam dla pierogi. Dziękujemy. Dobra, panie kierowca, jak pan jest głodny, to ja zapraszam na pyszne szyszunie. Trzeba pozbierać, idziemy. Tak, najważniejszym punktem tutaj do robienia tego ciasta jest to, żeby narysować serduszko na środku, posypać trochę cukrem, bo musi być słodkie. Z tego będzie lukier, ale jeszcze do tego przydałoby się jakąś polewę zrobić. Polewę. Polewa będzie truskawkowo-malinowa i ja wiem, że to się wydaje, że to jest ketchup, ale to po prostu po wypieczeniu zacznie smakować jak truskawki. I teraz odstawiamy do lodówki na 3 godzinki. Po 3 godzinach sprawdzamy, czy wszystko stężało. Myślę, że się trzyma. O, akurat taksówka jest. Może pan by miał ochotę spróbować mojego deserku? O, a co to jest? Tort truskawkowo-malinowy z posypką śmietanowo-waniliowo-bitośmietanowo. Słodkowo, lukrowo. Najlepszy po prostu na świecie. Spróbuję, czy dobre.
Pyszne, jak ze sklepu. Tak jak myślałam. Panie i panowie, dzisiaj zostałem wybrany na przewodniczącego pierwszego open mic'a w Domu T-Składu. Festiwal stand-upu organizowany przez naszego stand-upera Zipka dzisiaj będzie oceniał. Już ma pierwszy żart. Byliście kiedyś tacy grubi, że aż nie mogliście gwizdać? Nie. Bo on tak ma! Nie! W każdym razie zasady są proste. Każdy ma minutę na przygotowanie najlepszego stand-upu, następnie będzie oceniony, a najlepsza osoba wygrywa i jedzie razem z Zipkiem w jego pierwszą trasę po Polsce. Zróbcie hałasę! Ja się na to nie pisałem. Idę sobie, zbieram sobie swoje szyszunie i patrzę, jedna taka dorodna, to sobie mówię, a, se sprawdzę. No i taka niezbyt świeża, można powiedzieć miękka, rozumiecie? Patrzę, szumia to twoja paja? Nie wtrącaj się, dobra, bo zaraz rzucę pytanie do publiczności, nie będziesz się śmiał, dobra, cwaniaczku? Dawaj pytanie i się, do publiczności! Cisza, daj mi dokończyć klucz całej historii! I tak mówię, coś to ta szyszunia nie pasuje. I nagle patrzę, tam wiewióra ma takie oczy, o! O! I tak się łamie. I kolejną szyszunię zrobiła. Dzisiejszy humor będzie trochę sztywny, dlatego że wróciłem z pogrzebu. Ale pogrzeb nie był... Dobre! Widać, że nie jeden z was miał pogrzeb w rodzinie. Dobrze, rozumiecie? Wszyscy bardzo dobrze. I pochowałem tą osobę w tej trumnie, prawda? I ona tam leży, leży, leży. Szkoda, że ta osoba jeszcze żyła! Myślałem, że to będzie śmieszniejsze, ale dobra. Ja się zazwyczaj gotuję, ale dzisiaj ja powiem wam śmieszny żart, dobra? Jeden taki znam! A, to jeszcze. Jedziesz! Słuchajcie, ostatnio miałam taką sytuację. Przychodzi baba do kuchni i pyta, czy widziałam gdzieś jej brylę, nie? A ja mówię, że chyba w lodówce są, a tam krem brylę. To koniec. Mamy to. Głosy podliczone. Zgadza się. Zwycięzcą zostaje... Łukasz! Co? Bo przy nim będą śmieszniejszy! Tak jest! Tak jest! A serio, tego człowieka trzeba wyciągnąć stamtąd, więc ja zaraz wracam. O, to ja go gdzieś może podrzucę.